Zapraszam na wywiad z Traderem 21, a zanim to nastąpi, to warto pamiętać, że świat inwestycji może wydawać się zawiłym tematem. Dlatego z pomocą przychodzi sam Trader 21 ze swoją książką Inteligentny inwestor XXI wieku. Książka pozwala na dokładne poznanie arkanów świata inwestycji, świata finansów, jak również porusza kwestie, jakie błędy po drodze na nas czyhają oraz w jaki sposób możemy ich się wystrzegać. Pokazuje także patologie banków centralnych, z jakimi możemy się spotkać obecnie w świecie finansów. Książkę zakupisz na stronie inteligentnyinwestor.pl, a jeśli nasz kanał jest dla Ciebie cennym źródłem informacji przy zakupie książki, wskaż w formularzu zamówienia jako źródło odwiedzin Comparik. COVID-19 wpłynął na każdy aspekt naszego życia, wpłynął także na poszczególne gospodarki. Powstaje pytanie, jak zmieni się nasz świat po pandemii COVID-19? Czego możemy spodziewać się w najbliższym czasie? O tym chciałem porozmawiać z Traderem 21. Witaj serdecznie, Czarku. Dzień dobry, cześć. Czarku, czy widzisz jakieś zmiany ogólnie pod kątem właśnie gospodarczym, socjologicznym, które wynikają bezpośrednio z pandemii COVID-19 i które mogłyby całkowicie jakby zmienić naszą przyszłość już niebawem? W zdecydowanej większości są to bardzo, bardzo, bardzo negatywne zmiany. Bardzo mało jest pozytywów. Po pierwsze, COVID, a w zasadzie pandemia strachu, którą zasiali politycy, została wykorzystana na kilku poziomach. Po pierwsze, w tym momencie banki centralne całego świata mogą robić już wszystko, co tylko sobie wymyślą. Kilka miesięcy temu dyskutowaliśmy o tym, co zrobią banki centralne, żeby móc wdrożyć na skalę światową to, co robi Bank Japonii, czyli pełny dodruk, skup wszystkiego za świeżo wydrukowaną kasę. Dzisiaj to, co robił wtedy Bank Japonii, jest nowym standardem. Dobra, to też trzeba wytłumaczyć, co się dzieje. Praktycznie każdy bank centralny albo w tym momencie już ma możliwość, albo drukuje, albo zaraz to wykorzysta i będzie drukował, pomijając wszelkie hamulce, zapisy w konstytucji i tak dalej. Ogromną ilość waluty, za które będzie skupował obligacje rządowe. Do czego to doprowadza? Te obligacje, które jeszcze do niedawna płaciły jakiekolwiek odsetki, będą płaciły powiedzmy 0% odsetek, czyli nie będą płaciły wcale, czy powiedzmy 0,5%, czy może 1% w niektórych krajach. Czemu? Dlatego, że jeszcze do niedawna był pewien balans. Jeżeli dany kraj chciał się zadłużyć, to o koszcie odsetek decydował wolny rynek. Czyli jeżeli mieliśmy do czynienia niestabilny kraj, którego politycy lekką ręką rozdają kasę, no to inwestorzy nie kupowali obligacji, tym samym, żeby znaleźć klientów, to rządy poszczególnego kraju musiały wyemitować obligacje płacące wystarczająco wysokie odsetki. Dzisiaj praktycznie na całym świecie pojawił się kupiec z nieograniczonym budżetem. Mowa o bankach centralnych. Nawet polski NBP drukuje walutę z powietrza, za którą skupuje obligacje. W takim otoczeniu już nie liczy się wolny rynek, nie liczy się ryzyko inwestycyjne. Każde obligacje mogą być skupione przez bank centralny danego kraju. Efekt jest taki, ktoś pomyśli, no to dobrze, bo przecież możemy się zadłużyć po niskim koszcie, czy tam koszt obsługi długu znacząco spadnie, więc będą pieniądze na opiekę medyczną, na socjal i tak dalej. To jest jedna wielka bzdura. Dlatego, że po drugiej stronie mamy ogromną ilość funduszy emerytalnych. Mamy ludzi, którzy do tej pory kupowali obligacje, bo nie chcieli pakować się w jakieś ryzykowne aktywa. I te osoby dzisiaj stoją w takiej sytuacji, że nie dostaną w ogóle żadnych odsetek. I teraz się zastanówmy, kto lepiej by wydał środki efektywniej. Ludzi, którzy ciężko na nie zapracowali, mowa o dochodach z odsetek, czy budżet, czyli tak naprawdę urzędnicy, czy politycy. No tu odpowiedź jest oczywista. Druga rzecz, za ten dodruk, część kapitału trafi na rynek obligacji korporacyjnych, podnosząc ich wycenę, czyli obniżając rentowność, co doprowadzi do wypaczeń potężnych w gospodarce. I tu dam przykład, który niedawno przyszedł mi do głowy. Mamy dwa przedsiębiorstwa, moje, które jest wyjątkowo kiepskie, produkuje kiepskie towary, kiepskie usługi i twoje. Jesteś mega liderem rynku, pracujesz na małych marżach, no bo działamy w jakimś tam biznesie, który jest dosyć konkurencyjny. I w tym momencie ja się dogaduję z Europejskim Bankiem Centralnym, że będzie skupował moje obligacje. Ty, jeżeli potrzebujesz kredytu, no to emitujesz obligacje i płacisz za to 4, 5, 6, 8% w zależności od sytuacji na rynku. Ale ja odsetek nie muszę płacić w ogóle, bo mam znajomych w Europejskim Banku Centralnym albo po prostu odpalam im stosowną część oszczędności, patrz, korumpuję ich. W tym momencie wypuszczam ogromną ilość obligacji oprocentowanych 0,5% albo 0 wręcz, no bo przecież Europejski Bank Centralny może to bez problemu skupić. I co robię? Zaniżam cenę.
Będę stosował ceny dumpingowe. Mam gorsze produkty, gorsze usługi, ale niską ceną Ciebie dosłownie zajadę. Przejmę część Twoich klientów, bo mimo gorszego produktu, gorszej ceny, gorszego produktu bądź usług, moje ceny będą tak niskie, że przejmę Twoich klientów. Doprowadzę do tego, że Twoja firma docelowo zbankrutuje, no bo przecież ja nie zbankrutuję. Mam przecież kupca, który przez kolejne lata będzie skupował moje obligacje korporacyjne. Mój dług będzie przyrastał i tak dalej, ale to nie ma dużego znaczenia. Ja w pewnym momencie Cię wykończę. I w ten sposób banki centralne, skupując obligacje wybranych firm, mogą tak naprawdę doprowadzić do jeszcze większego nagromadzenia siły w rękach poszczególnych korporacji. No bo jeżeli bank centralny skupuje obligacje korporacji największych, no to automatycznie korporacje mają dostęp do dużo tańszego kapitału, czyli automatycznie zyskują przewagę nad firmami, które nie mają takiego dostępu do gotówki. Trzecia rzecz, banki centralne zaczęły skupować na masową skalę akcje, bądź rejty, bądź ETF-y. Czyli mówiąc prosto, jeżeli ty, ja, Filip ze studia chcemy kupić akcje, to musimy najpierw zapracować na pieniądze dane. Musimy włożyć jakiś wysiłek, zarobimy ileś i kupimy akcje, cechując się, nie wiem, wysoką dywidendą, niskimi współczynnikami cen do wartości księgowej i tak dalej. Po prostu przyjrzymy się sytuacji, zastanowimy się, czy warto je kupić. A banki centralne mogą wydrukować sobie dowolną ilość waluty, za którą skupią akcje, skupią ETF-y, skupią rejty. Jest to nic innego jak po prostu nacjonalizacja majątku. Jeżeli skupią akcje, które my akurat sprzedajemy, no to okej, my dostaniemy środki płatnicze, ale banki przejmują aktywa materialne po koszcie zero. I do czego to doprowadzi? Wystarczy spojrzeć, jak wygląda dzisiaj sytuacja w Japonii, gdzie bank centralny jest jednym z większych akcjonariuszy największych korporacji notowanych na giełdzie w Tokio. A skoro jest jeden z największych akcjonariuszy, to ma ogromny wpływ na sposób, w jaki te firmy są zarządzane. Czyli w ten sposób indywidualni inwestorzy, czy też małe firmy, które nie mają określonych znajomości, w ten sposób są sprowadzani do roli takiego, można powiedzieć, chłopa pańszczyznianego. Dokładnie tak. Ale chodzi o wyeliminowanie konkurencji z rynku. I jeżeli masz dostęp nieograniczony do kapitału, no to po prostu pozbywasz się konkurencji. No tak to działa. Zobacz, w 2015 roku w Stanach Zjednoczonych doszło do pęknięcia bańki na rynku łupkowym, czyli te firmy, które wydobywały ropę czy gaz metodą szczelinowania, które były nierentowne, ich obligacje zaczęły po prostu tracić masowo na wartości. Dlatego, że firmy były nierentowne, inwestorzy zdali sobie z tego sprawę. W pewnym momencie na rynku pojawił się Fed, który zaczął gwarantować albo obligacje, albo kredyty bankom poszczególnym, które finansowały wydobycie. I przez kolejne lata produkcja była kontynuowana. Efekt był taki, że z każdą wydobytą baryłką czy jednostką gazu wzrastał dług firm łupkowych. I dzisiaj doszliśmy do sytuacji, w której całkowite prawa popytu i podaży są całkowicie zachwiane. One już nie istnieją. Bo mamy na przykład Fed, który będzie skupował obligacje łupkowe, czyli amerykańskie firmy będą mimo ogromnych strat nadal kontynuować produkcję, a jednocześnie z rynku wypadną firmy lepiej zarządzane, na przykład kanadyjskie czy meksykańskie, dlatego że w pewnym momencie im zabraknie kapitału. I w ten sposób, skupując obligacje korporacyjne jednej firmy czy jednego sektora z danego kraju, jesteś w stanie pozbyć się nawet na poziomie globalnym wszystkich konkurentów, obniżyć produktywność bardzo, podnieść koszty, co dla globalnej gospodarki zawsze negatywnie się przekłada. Natomiast bankom centralnym zależy na utrzymaniu obecnego systemu w ryzach i jeszcze większej centralizacji władzy. Kolejnym negatywnym aspektem tego, co obecnie się dzieje, jest wzrost totalitaryzmu rządowego. Dlatego zobacz, jakie ustawy są wdrażane. Mamy praktycznie zachowania polityków godne stanu wojennego. No, nie chodzisz w maseczce, to jakiś trep z wojsk ochrony terytorialnej przyjdzie do ciebie i ci będzie próbował, nie wiem, mandat dać. Nie da ci mandat. Spisze cię i złoży wniosek do sanepidu, gdzie kolejny idiota nałoży ci jakąś horrendalną karę, bo nie masz maseczki, która i tak jest nieskuteczna. I to nie są moje słowa, to są słowa z początku pandemii naszego ministra zdrowia.
jak i wielu specjalistów z branży. No ale ktoś zdecydował, że te maseczki trzeba kupić, no bo ktoś ściągnął gigantyczną ilość i sprzedaje je po 30 czy 40 zł. No. Chodzi po prostu o biznes. Druga rzecz, wprowadzone są prawa, które niby są tymczasowe, ale każde prawo, no tymczasowy był podatek Belki, tymczasowo zamieszczono w 71 roku wymienialność dolarów na złoto. Tymczasowego prawa to my mamy po prostu potem. VAT także był podniesiony tymczasowo do 23%. Jest do dzisiaj. No tak, tymczasowe także prawo jest znane już od czasów rzymskich. Dokładnie, także te wszystkie bardzo, bardzo opresyjne prawa, one z nami zostaną. Rządy chcą doprowadzić do eliminacji gotówki, do pełnej inwigilacji i wykorzystuje się do tego strach zasiany epidemią COVID-a. To jest jakby jedna kwestia, to co wspomniałeś, te patologie, z którymi obecnie mamy do czynienia w świecie finansów. Natomiast druga rzecz, którą ja też obserwuję, bardziej pod kątem społecznym, jest jakby większe zainteresowanie pomocą państwa. Czyli jakby, że państwo powinno pomagać właśnie w sytuacji kryzysowej. Z jednej strony nie ma w tym nic kompletnie dziwnego, to z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że no kwestia podatku jest no co najmniej powiedziałbym, co najmniej zastanawiająca i uzasadnieniem po prostu tego rodzaju pomocy. Nie wiem jak ty to widzisz, również dostrzegasz pewnego rodzaju taki powrót do takiego właśnie myślenia w stylu totalnego socjalizmu. To jest przykre, co teraz powiem, a zacytuję Lisa. Ludzie nie są tak głupi, jak nam się wydaje. Są o wiele głupsi. Weź zapytaj 100 osób, czy jesteś za daniem ludziom po 1000 zł ekstra w wyniku pandemii, żeby utrzymać ich standard życia. 99 pewnie powie, że tak. Później zapytaj tych samych ludzi, a skąd rząd weźmie na to pieniądze. I gwarantuję ci, że 80% z nich no, stwierdzi, no jak to, no, rząd ma pieniądze. Może 10, może 20% osób będzie przeciwko. Bo te 10 czy 20% osób populacji, nie tylko w Polsce, w każdym kraju, zdaje sobie sprawę, że rząd nie ma własnych pieniędzy. Żeby rząd miał pieniądze, najpierw musi je wam zabrać. Musi opodatkować was, czy to bezpośrednio w postaci podatku dochodowego, czy to pośrednio w postaci VAT-u, akcyzy, czy wielu innych ukrytych podatków. Może także zaciągnąć kredyt na rynkach zagranicznych, ale jak każdy kredyt kosztuje i odsetki trzeba spłacić, kredyt też kiedyś trzeba spłacić. Albo bezpośrednio, rujnując docelowo kolejne pokolenia, albo poprzez inflację, która jest kolejnym ukrytym podatkiem. I to jest problem. Ludzie mają postawę roszczeniową, ludzie chcą pieniądze od rządu, od budżetu państwa, od polityków, dlatego wybierają takich polityków, jakich wybierają, bo nie zdają sobie sprawy, że tak naprawdę dostają ochłapy własnych pieniędzy, które im rząd zrabował w wyniku podatku czy w wyniku inflacji. Dlatego dzisiaj nagrywam już chyba 3,5 godziny materiał w tym momencie z tobą, po to, żeby zacząć pewnym ludziom uświadamiać ileś rzeczy. Ale efekt będzie znowu taki sam. No, ludzie pójdą na wybory i zagłosują na tych samych osób, na te same osoby, które znają z pierwszych stron gazet czy telewizji. Fajnie wygląda, więc zagłosuję na niego, na pewno jest sympatyczny. A to, że nie ma zielonego pojęcia o ekonomii, jego zasady moralne są gorsze niż, nie wiem, żula z Poprawczaka, to szkoda gadać. No tak, jest to temat podstawowy, edukacja i edukowanie ludzi. Pamiętajmy o tym, że to jest jakby podstawa takiego zdrowego społeczeństwa, oczywiście zdrowego z punktu widzenia finansowego. Czarku, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Trader21 był z nami. Pozdrawiam. Dzięki.